Witajcie w onkoporadniku Fundacji Iskierka. Tak jak zapowiadałam w poprzednim odcinku, ten będzie dedykowany tematyce, co się dzieje z dzieckiem po leczeniu, czyli czy koniec leczenia oznacza koniec zmartwienia dla dziecka. Opowiem o tym, na co zwrócić uwagę, jakie mogą być niepokojące sygnały, jak możecie je rozumieć, jak wtedy reagować i zastanowimy się, czy u dzieci, czy u nastolatków również możemy obserwować jakieś pozytywne zmiany. W tym odcinku będę mieć specjalnego gościa. Będzie nim Oskar, który jest ozdrowieńcem, czyli dzieckiem, które leczyło się onkologicznie. Teraz Oskar jest już dorosły i on opowie o tym, jak on pamięta ten czas po leczeniu, co jemu pomagało, co dalej mu pomaga radzić sobie z różnymi wyzwaniami, z różnymi przeciwnościami, z doświadczeniem choroby już po latach. Lęk przed nawrotem rozumiemy w przypadku dzieci podobnie jak w przypadku dorosłych rodziców, czyli jest to emocja, która powstaje w konsekwencji obawy, a co jeśli znowu zachoruje, czy a co jeśli choroba wróci. U dzieci czasami pojawia się jako taka myśl, a co jeśli znowu będę musiał wrócić do szpitala. Widzimy pewne różnice, jeśli chodzi o wiek dzieci, czyli na przykład młodsze dzieci, takie kilkuletnie czy wczesnoszkolne, bardziej będą dopytywać o to, czy na przykład będą musieli jeszcze kiedyś wrócić do szpitala, albo czy zamieszkają znowu w szpitalu, tak jak kiedyś, czyli jakby mogą nie pytać o samą chorobę, albo nie mieć takiej obawy, co jeśli choroba wróci, tylko bardziej się koncentrować na miejscu, w którym odbywało się leczenie, czyli właśnie dopytywać, a czy my będziemy jeszcze kiedyś musieli wrócić do szpitala. Z kolei nastolatkowie jakby mogą myśleć podobnie już jako wy dorośli, czyli mieć właśnie takie konkretne obawy, a co jeśli choroba wróci, albo mieć obawę, nie poradzę sobie, jeśli choroba miałaby wrócić. Będzie to bardziej obserwowane w sferze myślenia. Czasami jest tak, że dzieci czy nastolatkowie nie mówią o tych obawach, ale będziecie widzieć po ich reakcjach, że mają takie obawy albo że występuje lęk przed nawrotem. Będziecie na przykład widzieć, że dziecko w momencie, w którym na przykład macie iść na poradnie, na badania, na jakąś taką planowaną diagnostykę, będzie na przykład miało bardzo silne reakcje, mówiło nie chcę tam iść, ile jeszcze będę musiał chodzić, albo będą mieć jakieś takie doświadczenia somatyczne, czyli na przykład będą mieć bóle brzucha, albo na przykład nagle dostaną jakiegoś stanu gorączkowego czy podgorączkowego przed jakimiś ważnymi badaniami. Takie sygnały z ciała czy z emocji będą wyraźnym takim dla nas z kolei sygnałem o tym, że ten lęk przed nawrotem może być u nich obecny, nawet jeśli tego nie komunikują. U części dzieci czy nastolatków faktycznie obserwuję, że ten lęk przed nawrotem jest bardzo niski, czyli być może ma to związek na przykład z przebiegiem leczenia, czyli niektóre dzieciaki leczą się w sposób, można powiedzieć, bardzo łagodny, czyli wiadomo, że leczenie onkologiczne jest dosyć trudnym leczeniem, natomiast u niektórych dzieci widzimy bardzo dobrą adaptację do tego leczenia, mają mało skutków ubocznych, czyli czasami w ogóle w podskokach przychodzą na oddział albo w ogóle nie jest to dla nich problem. I u takich na przykład dzieci czy nastolatków faktycznie widoczne jest to, że ten lęk przed nawrotem jest dosyć niski. Czasami mam wrażenie, że nawet nie występuje. Natomiast u niektórych dzieciaków czy nastolatków może on być bardzo silny. Tak jak mówiłam przed chwilą, może to mieć związek z tym, jak przebiegało ich leczenie, ale może to mieć też związek z tym, jakie historie znają. Czyli na przykład jeśli się przyjaźnią czy przyjaźnili z osobami, które zachorowały po raz drugi, albo to leczenie nie przebiegało korzystnie, czyli na przykład dziecko umarło, mogą mieć bardzo silny ten lęk przed nawrotem. Mogą też mieć silny lęk przed nawrotem w związku z waszymi emocjami, czyli wasze stany emocjonalne bardzo mocno wpływają na dzieci i w momencie, w którym na przykład dziecko dużo słyszy obaw, które płyną od was, czyli na przykład zbliżają się badania i nawet tak mimowolnie na przykład mówicie w domu o rany, te badania, tak trzeba iść do tego szpitala, a co jak coś wyjdzie, tak, albo dziecko widzi po was, że wy się jakoś tak wyjątkowo denerwujecie tymi badaniami, to może się też u niego pojawić taki lęk, ale bardziej w konsekwencji na wasze obawy. Czasami się zdarza, że dziecko pod wpływem tego lęku przed nawrotem szuka u was zapewnień, czyli na przykład mówi: mamo, powiedz mi, że choroba nigdy nie wróci, albo pójdę na te badania, ale powiedz mi, że na pewno nigdy nie wrócimy do tego szpitala. W takich sytuacjach oczywiście bardzo odradzam zapewnianie dziecka, że na pewno wszystko jest w porządku, ponieważ chodzicie na te badania po to, żeby sprawdzić, przekonać się, że dziecko jest zdrowe,
Natomiast no, zawsze jest taka możliwość, bo obserwujecie to na oddziale, że choroba wraca. W takich sytuacjach lepiej jest powiedzieć o tym, że idziecie teraz sprawdzić, czy jest zdrowy, czy jest zdrowa. Tak? Macie nadzieję, że nigdy nie wrócicie do szpitala. Natomiast no, nie zależy to od Was tak do końca. Możecie robić wiele rzeczy, żeby stosować się do zaleceń lekarza, dbać o dietę, czy rehabilitować się, natomiast na pewne rzeczy nie macie wpływu, nie możecie dziecka zapewnić, że na 100% się coś nie wydarzy, bo w przypadku pierwszego leczenia też nie mieliście wpływu na 100%, że diagnoza się pojawiła. Pamiętajcie o tym, żeby zapewniać dziecko tylko o tym, o czym jesteście przekonani. Czasami za tą potrzebą zapewnień jest też taka obawa dziecka, że gdyby nastąpiło to po raz drugi, to dziecko sobie nie poradzi albo nie przeżyje tego. Dzieciaki czasami mówią, nie przeżyje tego leczenia, jeśli będzie po raz drugi, albo nigdy się na to nie zgodzę. Jeśli słyszycie takie właśnie, nie przeżyję, nie poradzę sobie, lepiej jest na taki komunikat zareagować takim wzmocnieniem trochę tego, że Wy jesteście w tym jako rodzina, że jeśli poradziliście sobie za pierwszym razem, to za drugim razem zrobicie wszystko, żeby być z dzieckiem i poradzić sobie tak samo jak za pierwszym. Raczej unikajcie takich stwierdzeń jak poradzisz sobie na pewno albo będzie dobrze, bo czasami dla dziecka to jest właśnie przeżywane jako taka próba zapewnienia o czymś, o czym jakby no nie wiecie, tak, czy on sobie poradzi, czy będzie dobrze. Natomiast możecie go zapewnić o swojej gotowości, że zawsze będziecie przy nim. Jeżeli dojdzie drugi raz do takiej sytuacji, to na pewno dziecko nie zostanie z tym samo. Jeśli chcecie jakoś zareagować na ten lęk przed nawrotem dziecka, to podobnie jak w przypadku dorosłych, warto dziecku pokazać, że jest to tylko myśl, obawa, czasami się wiąże z emocją. Jeśli on czuje niepokój czy lęk, to wcale nie znaczy, że to, jakby, że to jest jakiś sygnał dotyczący zagrożenia, czyli że choroba wraca albo wróci. To jest tylko emocja, która pojawia się, ponieważ on się czegoś boi, czyli ponieważ pojawia mu się taka myśl. Możecie dziecku powiedzieć o tym, że posprawdzacie razem fakty, czyli jakie są fakty na teraz, tak? Kiedy dziecko zgłasza taką obawę. Sprawdźcie, kiedy było robione ostatnie badanie, co dziecko się dowiedziało z tego badania, co powiedziała pani doktor, czyli skoncentrujecie dziecku na tym, co wiecie, na tym, co jest faktem. Możecie też w ten sposób to komunikować, czyli chodź, sprawdzimy fakty, tak? Zobaczymy, jakie one są. Czasami to pomaga w tym, żeby dziecko jakby przerwało te obawy, natomiast to, na co zwróćcie uwagę, to na cel, który macie, który za tym stoi, bo jeśli liczycie na to, że te obawy nigdy nie wrócą, to prawdopodobnie tego celu się nie uda osiągnąć. To będzie raczej wyglądało tak, że dziecko będzie komunikować te obawy przed badaniami, a Wy będziecie wtedy sukcesywnie czy ciągle jakby sprowadzać dziecko do perspektywy tu i teraz. Może minąć trochę czasu, zanim ten lęk przed nawrotem wyciszy się. Może być też tak, że nawet kilka lat po zakończonym leczeniu mogą wrócić jakieś obawy do dziecka, zwłaszcza jeśli dziecko ma kontakt z kimś, u kogo wykryto chorobę po raz drugi. Podobnie jak u Was, u dorosłych, u dzieci także obserwujemy taki okres odwilży, czyli takiego momentu, kiedy wracacie do domu z takim nastawieniem, że teraz już wszystko będzie lepiej, czyli po leczeniu będziecie wracać do jakiejś normalności, dziecko będzie się rehabilitowało albo ewentualnie będziecie jeździć na jakieś badania, ale wszystko już będzie zupełnie inaczej. Kończycie leczenie z taką dużą nadzieją, że teraz się już nic złego nie będzie działo. Nawet jeśli gdzieś tam jest w tle lęk przed nawrotem, to wychodzicie ze szpitala z dużym przekonaniem, że wszystko będzie teraz już dobrze, czy wszystko będzie lepiej. I okazuje się, że wracacie do domu i po tygodniu, dwóch, albo pięciu, czy ośmiu z dzieckiem zaczynają się dziać różne rzeczy. Różne, czyli na przykład dziecko zaczyna jakoś gorzej spać, albo ma jakąś niechęć do jedzenia, albo zmienia jakiś wzorzec aktywności, czyli zaczyna coraz mniej robić, jakoś tak częściej leży na kanapie, albo częściej leży przed tabletem, albo tak nic mu się nie chce, albo widzicie, że jakoś tak mało do tych kolegów czy koleżanek wychodzi, nawet jak może, nagle może. Albo proponujecie jakieś świetne atrakcje, że teraz macie właśnie, możecie iść na basen, bo nie wiem, port jest wyjęty, tak, czy browiak jest usunięty, a dziecko mówi, nie, nie chce mi się tam i generalnie odrzuca wszystko to, co proponujecie. Albo z drugiego bieguna ma jakieś bardzo silne wahania emocji, czyli nagle wybucha, jest taki poirytowany czy poirytowana, nie wiem, rzuci czymś, odrzuci, nie wiem, waszą rękę, jak chcecie się przytulić, albo coś odpyskuje.
czasami dzieciaki zachowują się w taki sposób. Może też dochodzić do takich sytuacji, w których dziecko bardzo długo śpi, czyli na przykład przesypia cały dzień, nie podejmując też tym samym aktywności, albo nagle w ciągu nocy przychodzi do was, nawet jeśli jest nastolatkiem, co się wcześniej nie zdarzało, chce się przytulać, mówi, że jest jakieś niespokojne, coś mu się złego śniło. Podobnie jak w przypadku dorosłych, dzieci również stosują różne strategie radzenia sobie w trakcie leczenia, czyli mogą unikać pewnych myśli, emocji, blokować je, nie rozmyślać nad pewnymi rzeczami. Dopiero wtedy, kiedy idzie się do domu i kiedy dziecko zaczyna się czuć bezpiecznie, właśnie czuć, że jest już poza tą sytuacją choroby, że nie jest już w szpitalu, zaczyna się ten proces odwilży, czyli zaczynają puszczać te napięcia, które miały miejsce, puszczać te emocje, które miały miejsce. Mogą się dziać wtedy z dzieckiem bardzo różne rzeczy. Zachęcam, żebyście zwrócili zwłaszcza uwagę na te takie objawy związane z rytmem snu u dziecka, czyli właśnie jak śpi, czy się coś zmienia, czy śpi krótko, długo, dłużej niż zwykle, czy ten sen jest przerywany. Jakby co wy zauważacie w tym obszarze? Zwróćcie uwagę na to, jak dziecko je, czyli jeśli widzicie jakiekolwiek zmiany w tym obszarze żywienia, że dziecko je więcej, dużo więcej, albo na przykład dużo mniej, albo staje się takie bardziej wybredne. Zwróćcie uwagę, czy to jest jeszcze jakoś powiązane z emocjami. To jest też czasami ważny sygnał, że z dzieckiem się coś dzieje takiego, co wymaga jakiegoś zaopiekowania albo konsultacji. Przyjrzyjcie się właśnie tym wzorcom aktywności. Dzieci dużo pokazują przez zachowanie, czyli to, w jaki sposób dziecko się bawi, jak manipuluje przedmiotami, w jaki sposób dziecko rysuje. Jeśli dziecko do tej pory sobie rysowało jakoś tak spokojnie, a nagle zaczyna wciskać tą kredkę, robić dziury w kartce, czasami to jest sygnał o tym, że jest w dziecku dużo więcej napięcia. Jak zauważacie, że na przykład dziecko ma zaciśniętą szczękę albo zaczyna szczękać zębami, podobnie jakby świadczy to o wzmożonym napięciu. Zwróćcie uwagę, jak dziecko na różne czynności fizjologiczne u dziecka, czyli jeśli dziecko na przykład częściej chodzi siku, to czasami też jest objaw wzmożonego lęku. To są wszystko takie sygnały, które pokazują, że coś się dzieje w tej przestrzeni emocji, w przestrzeni przeżywania, w przestrzeni ciała. Zwróćcie na to uwagę, dlatego że dobrym pomysłem jest wtedy umówić się na jakieś konsultacje, poobserwować dziecko, dostać też takie informacje, na co zwrócić uwagę, albo ocenić po prostu taki stan emocjonalny dziecka u jakiegoś specjalisty. Ja zawsze w ogóle zachęcam do tego, żeby zadbać o taką możliwość konsultacji, czy umówić się do psychologa czy terapeuty jeszcze w okresie leczenia, jeśli już wiecie, że za 2-3 miesiące to leczenie się zakończy, nawet z jakimś takim terminem za pół roku, bo podobnie jak mówiłam w odcinku dedykowanym rodzicom, naprawdę na te usługi związane ze sferą psychologiczną coraz dłużej trzeba czekać. I teraz jeśli zauważycie pewne niepokojące objawy, a będziecie musieli czekać na wizytę pół roku, albo 5 miesięcy, albo 4, to w tym czasie może się wydarzyć w dziecku już dużo więcej. Taka konsultacja naprawdę nie zaszkodzi. Ja czasami mówię rodzicom to w ten sposób, że zawsze możecie powiedzieć dziecku, że warto tak ocenić, jakby jak przebiegają różne funkcje poznawcze, czyli jak po leczeniu dziecko zapamiętuje różne rzeczy, jak się koncentruje, jak przebiega uwaga, właśnie po to, żeby na przykład ocenić, czy potrzebuje jakiegoś dodatkowego treningu w tym zakresie, tak, żeby mu w szkole było łatwiej, żeby po prostu sprawdzić. Taką wizytę też zawsze możecie odwołać, natomiast warto sobie zdawać sprawę z tego, że naprawdę duża część tych objawów czy różnych symptomów może się pojawić u dziecka nawet kilka miesięcy po zakończonym leczeniu onkologicznym. Zdarza się, że po leczeniu onkologicznym takimi najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi dziecko stoi, to jest powrót do szkoły i nawiązywanie relacji społecznych. Dlaczego powrót do szkoły jest wyzwaniem? W trakcie leczenia dużym priorytetem jest właśnie to, żeby dziecko kontynuowało naukę. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ celem tego rozwiązania jest, żeby dziecko wróciło do swojej grupy rówieśniczej, czyli żeby kontynuowało po leczeniu naukę wśród swoich rówieśników, a nie na przykład z dziećmi 2-3 lata młodszymi. Więc idea jest jakby bardzo słuszna. Często to leczenie odbywa się w formie takiego nauczania indywidualnego. Natomiast to ma też pewne konsekwencje, ponieważ w nauczaniu indywidualnym w ogóle rytm nauki, długość lekcji, koncentracja nauczyciela na uczniu jest czymś absolutnie wyjątkowym.
Czyli w momencie, kiedy dziecko przez 2 na przykład lata albo 3 lata pracuje w trybie 1:1, dlatego że to nauczanie indywidualne często jest kontynuowane jeszcze po zakończeniu leczenia szpitalnego, to powrót dziecka do szkoły jest po prostu burzą bodźców dla dziecka. Co się z tym wiąże? Wiąże się to z tym, że dziecko może mieć trudności w ogóle w wysiedzeniu na lekcjach, w takiej koncentracji przez taki okres czasu, kiedy nagle z lekcji, które nie wiem, trwały 2 godziny i zawierały 6 przedmiotów, musi dziecko wysiedzieć 7-8 godzin, tak? Koncentracja nauczyciela na dziecku jest rozłożona na 25 uczniów, czyli ten nauczyciel ma naprawdę bardzo mało czasu, żeby poświęcić go dziecku, wesprzeć go w tej nauce, zaklimatyzować go w ogóle do tej sytuacji. Materiał jest prezentowany w zupełnie innym tempie, czyli ten nauczyciel naprawdę czasami goni z tym materiałem i trzeba się złapać w tym tempie, albo się robią zaległości. Poza tym dochodzi do takiej sytuacji, kiedy nawet jeśli materiał się zgadza, czyli dziecko przerobiło dane podręczniki czy daną partię materiału, no to trzeba pamiętać o tym, że ono, jakby ten materiał był przekazywany w różnych warunkach. Czasami to było przy jakby uwadze czy jakimś szumie, tak, płynącym od innych dzieci, czasami gdzieś tam w tym szpitalnym łóżku, gdzie leciał jakiś telewizor albo laptop od osoby, która leżała obok. Czasami też dziecko nie czuło się za dobrze, były prowadzone te lekcje, no bo było wystarczająco dobrze, żeby w ogóle te lekcje przeprowadzić. Czyli to, ile dziecko zapamiętało z tego materiału, to jest zupełnie inna sprawa. I zdarza się, że dzieci jakby doświadczają dużej dysproporcji, czyli wracają do szkoły, mają taką nadzieję, że są w zasadzie na tym samym etapie co reszta rówieśników i nagle się okazuje, że niewiele rozumieją z tego, co jest prezentowane, nie nadążają, przeżywają ogromnie silne emocje właśnie związane z tym, że nie potrafią się jakby dostosować do tempa, do ilości materiału, do tych bodźców, które w ogóle wiążą się z przebywaniem w jednej klasie z tyloma osobami. W momencie, w którym spostrzegają te różnice, pojawiają się u nich bardzo silne emocje, czyli lęk, czasami wstyd, tak? Wstyd wynikający z takiej oceny, jak myślą o nich inni ludzie, czyli te inne dzieci czy nauczyciele. Wstyd przed tym, że zaczynają mieć gorsze oceny, jakieś poczucie winy, że nie dają rady. W dziecku może się pojawiać też złość, tak? Złość na to, że doświadczyło choroby, że to jakoś, nie wiem, zniszczyło jego życie. Bardzo dużo wtedy się dzieje wokół właśnie gniewu, złości, takiego poczucia niesprawiedliwości. I to jest bardzo duży kryzys dla dziecka. Drugim kryzysem wynikającym czy wyzwaniem, przed którym dziecko stoi, jest w ogóle powrót do tych relacji społecznych. Wiemy o tym, że leczenie wiąże się z długą hospitalizacją, czyli dziecko jest narażone na izolację społeczną, jest narażone też na wykluczenie, czyli jeśli ta izolacja przebiega w takim dłuższym procesie, to te relacje dziecka mogą się osłabiać, aż w końcu zanikać i jedynymi relacjami, które utrzymuje, jest albo z rodzeństwem czy z rodziną, albo z innymi dziećmi na oddziale onkologicznym. I to też niesie pewne trudności, ponieważ dziecko jest jakby wyjęte z takiego naturalnego środowiska, w którym zwykle no, zdarzają się jakieś konflikty, zdarzają się jakieś nieporozumienia, zdarzają się sytuacje, w których właśnie dziecko musi ustąpić albo chce, nie wiem, właśnie powalczyć o to, żeby zadbać o swoje potrzeby. Czyli dziecko jakby w trakcie leczenia nie ma szansy ćwiczyć tych umiejętności. My czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele nasze dzieci jakby ćwiczą umiejętności po prostu z takiej naturalnej interakcji z rówieśnikami. Właśnie kiedy są tak zupełnie naturalnie wystawieni na różne takie sytuacje. I teraz, kiedy dziecko przebywa w szpitalu, ono nie ma takich sytuacji, bo naprawdę bardzo się sporadycznie zdarza, że jest jakiś konflikt między dziećmi na oddziale, czy bardzo sporadycznie się zdarza, że jest jakiś konflikt potrzeb, tak? Co najwyżej może to być sytuacja, w której jest jakiś konflikt o to, że nie wiem, jedno dziecko na telewizorze chce oglądać film, a drugie bajkę, ale każdy z nich ma swój komputer i tablet i łatwo się to da rozwiązać, tak? Więc naprawdę dziecko nie ma gdzie ćwiczyć takich umiejętności. Co ważne, czasami nie ma też gdzie ćwiczyć w ogóle umiejętności nawiązywania kontaktów, czyli takiego zupełnie naturalnego podchodzenia do dziecka, przedstawiania się na zasadzie, nie wiem, jestem Jaś, jestem Zosia, jak ty masz na imię, chodź pobawimy się razem, tak? Nie ma gdzie tego ćwiczyć. Często jest też tak, że z uwagi na obniżoną odporność w ogóle no raczej mało wychodzicie, więc nie tylko w szpitalu tego nie ćwiczy, ale także wtedy, kiedy jesteście w domu albo spotykacie się właśnie z zaufanymi osobami, czyli takimi, które znacie, czyli takimi, które dziecko też zna. To są bardzo ważne wyzwania dla dziecka i każdy przypadek jest inny. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, że przychodzi październik, czyli już
po tym okresie powrotu do szkoły, czyli dziecko jest 3-4 tygodnie w szkole i następuje trochę wysyp telefonów właśnie z takimi informacjami, jak coś się dzieje z moim dzieckiem, ponieważ jakby ma jakieś bóle brzucha przed wyjściem do szkoły, wymiotuje, dostaje temperatury, mówi, że nie chce chodzić do szkoły, czyli te wyzwania i różne niepowodzenia, które dziecko przeżywa wobec tych wyzwań, sprawiają, że na przykład rozwijają się już takie symptomy, które byśmy diagnozowali jako symptomy fobii szkolnej czy jakiegoś zaburzenia lękowego. Co można zrobić, żeby jakoś radzić sobie w tych sytuacjach? Po pierwsze, bardzo zachęcam, żeby w ogóle na koniec leczenia odbyć taką konsultację z psychologiem na oddziale, jeśli macie do niego dostęp, omówcie z nim te wyzwania, które stoją przed dzieckiem. Zastanówcie się, na co dziecko może być narażone, z czym może mieć trudność, co ten psycholog zauważył w trakcie leczenia, co sugeruje, tak? Czyli jakie, na jakie rzeczy warto zwrócić w takim wypadku uwagę albo gdzie szukać rozwiązań. Postarajcie się stworzyć trochę taką wizję tego, z czym dziecku może być trudniej, właśnie po to, żeby zadbać o ten trening z wyprzedzeniem, czyli też uprzedzić dziecko, że może mu być trudniej w jakichś obszarach, w związku z czym albo możemy skorzystać z jakiegoś dodatkowego treningu u psychologa, albo być może sami w tej relacji rodzicielskiej możemy zrobić coś, co wesprze to dziecko w stawianiu czoła tym wyzwaniom, które się pojawią w momencie, w którym wróci do szkoły. Druga rzecz, możecie zwrócić uwagę na te rzeczy, o których mówiłam, czyli na tę sferę snu, jedzenia, aktywności, różnych objawów z ciała, tego, co widzicie w dziecku. I jeśli cokolwiek was zaniepokoi, to po prostu konsultujcie to z lekarzem czy z terapeutą, ponieważ każda z tych rzeczy, jeśli będzie trwać w dłuższym okresie czasu, może naprawdę przerodzić się już w trudniejszy do przepracowania problem. Trudniejszy czy nie, niemożliwy, ale który zajmie dłuższy czas. To są rzeczy, które możecie zrobić, jeśli jesteście na etapie zakończenia leczenia. Zakończenie leczenia to, tak jak mówiłam, okres czasami wzmożonego lęku, czasami silniejszych emocji, czasami odwilży, która pokazuje to, z czym dziecko sobie gorzej radziło, albo to, co było w dziecku w okresie leczenia, ale nie chciało tego pokazywać, ale to też czasami zupełnie naturalne kryzysy rozwojowe, które są absolutnie naturalną sytuacją. To, co chciałabym powiedzieć na koniec, to też, że nie każdy przejaw takiego stanu jak wzburzenie emocji, czy wybuchy złości, gniewu, czy jakieś takie opryskliwe zachowania są wynikiem sytuacji leczenia. Pamiętajcie też o tym, że wasze dzieci chore onkologicznie są dalej dziećmi czy nastolatkami, czyli będą przechodzić przez różne kryzysy rozwojowe, zupełnie naturalne dla swojego wieku, czasami przesunięte w czasie, czyli może się zdarzyć, że ten kryzys nastąpi troszkę później niż przewidziany dla wieku i takie zachowania wybuchowe u nastolatka mogą być zupełnie normalnym takim okresem buntu i naporu, i który świadczy o tym, że dziecko walczy o swoją autonomię, zresztą bardzo naruszoną w procesie leczenia. Nie musi to być zwiastun niczego niepokojącego. Natomiast to, o czym warto, żebyście pamiętali, to, że zawsze możecie to skonsultować. Nie zostawiajcie sobie tego tylko dla siebie. Dzielenie się tym, konsultowanie, sprawdzanie naprawdę jest pomocne w tym, żebyście też zmniejszyli sobie niepokój, ale wiedzieli też, co z tym można zrobić, jak sobie radzić w takich sytuacjach. Warto też powiedzieć o tym, że oprócz odwilży, którą możecie obserwować, czy buntu nastolatka, również obserwujemy potraumatyczny wzrost. Pokazują to już badania, które są prowadzone w tej grupie wiekowej. Czyli wasze dzieci również mogą, podobnie jak wy, zweryfikować sobie to doświadczenie jako takie, które przyczyniło się do czegoś dobrego, takie, które pokazało im coś nowego o sobie, o was, o waszych relacjach, o wartościach, którymi się chcą kierować. I zmieniło ich życie, może nie na lepsze, ale wzbogaciło je o jakieś inne aspekty, o których nie myśleli wcześniej. Obserwujemy też dużą taką świadomość też życia, czyli takie nakierowanie właśnie na to, żeby wykorzystać każdą chwilę. Będzie też mówił o tym Oskar na wywiad, z którym zapraszam. Oskarze, ty masz takie dwa doświadczenia z leczeniem onkologicznym, dwukrotnie byłeś chory, dwukrotnie słyszałeś taką diagnozę, czyli też masz takie doświadczenie, że choroba może wrócić.
I powiedz, jak w ogóle się po latach, no nie, żyje ze świadomością takiego doświadczenia onkologicznego? Jakby no, siłą rzeczy jestem przykładem na to, że choroba jest w stanie powrócić na tym samym organizmie, ale też to interpretuję w ten sposób, że pokonałem chorobę dwa razy, wiem, że mój organizm jest silny i że po prostu jest w stanie pokonać chorobę i staram się nastrajać bardziej pozytywnie niż negatywnie i po prostu ufać temu, co będzie. Wiem, że jestem pod dobrą opieką lekarzy, że wiedzą, co robią, mam do nich pełne zaufanie i szanuję to, co robią przede wszystkim. I jak na przykład masz jeździć, bo wciąż jesteś jakby pod ścisłą opieką, czyli masz badania kontrolne, jak jeździsz na przykład na badania kontrolne, to jakie masz podejście do tych badań? Co sobie myślisz? Czy to się wiąże z jakimś dużym stresem dla ciebie? Powiem tak, na pewno jak byłem młodszy, to pojawiały się takie myśli, że choroba może wrócić, że może być coś nie tak, ale teraz z biegiem czasu myślę, że nie warto myśleć negatywnie, tylko myślę, kurczę, Oskar, no tak jak powiedziałem wcześniej, pokonałeś dwa razy tą chorobę, twój organizm jest na tyle silny, że nawet jakby coś było, to ja zdaję się na siebie w zasadzie i na lekarzy siłą rzeczy. I wiem, że po prostu będzie dobrze. Mhm. Czyli dla ciebie to jest bardziej to, że dwukrotnie jakby doświadczyłeś tego, jest dowodem na to, jak silny jest twój organizm, jak świetnie potrafi sobie radzić z tą chorobą, niż na to, że no nie wiem, nowotwór jest silniejszy, tak? Albo że ta choroba wraca. Ty też jesteś takim człowiekiem, który lubi mówić o swojej chorobie, czyli twój sposób radzenia sobie z chorobą, czy z tym doświadczeniem, które miał miejsce, to jest właśnie takie dosyć otwarte mówienie o tym doświadczeniu. I powiedz jakby, co ci to daje, że w ten sposób do tego podchodzisz i jaki to też ma wpływ na twoje relacje, no nie? Czyli jak to wpływa na innych ludzi, że tak swobodnie mówisz o swojej chorobie? Ja ogólnie jestem taką osobą, że bardzo lubię o tym mówić. Może nie do końca jest tak, że powiem o tym wprost, ale jeśli ktoś, czy tam, nie wiem, będę się tym chwalić, szczycić, bo to nie jest dla mnie, to źle, może źle zabrzmieć, ale to nie jest dla mnie nic wielkiego, ale po prostu staram się jakby uświadamiać ludziom, że to nie jest temat tabu też, bo wydaje mi się, że tak często to jest odbierane i po prostu staram się mówić o tym dobrze. Tak samo mówiąc, przykładowo moim skutkiem ubocznym jest niedowład lewostronny, to wiem, że to gdzieś tam może dziwnie wyglądać czy coś, ale staram się bardziej z tego śmiać z ludźmi, mówić o tym otwarcie i tak dalej, niż wolę po prostu nie mieć takiej sytuacji w późniejszym czasie, że ktoś, komuś o tym nie powiem, a ktoś chciał o tym wiedzieć, a potem to wyjdzie tak jakby, że nie powiedziałem nikomu. Ktoś po prostu, myślę, że to zmienia jakby sposób postrzegania danej osoby i ja myślę, że po prostu warto o tym mówić i się tego nie bać przede wszystkim i też uświadamiać właśnie, bo tak rozmawialiśmy wcześniej, to wydaje mi się, że ludzie często postrzegają chorobę nowotworową jako nie wiadomo jakie apogeum, nie wiem jak to nazwać, po prostu, że ktoś powie choroba nowotworowa i nagle jest takie wow, co choroba nowotworowa i po prostu takie, że ludzie nie wiedzą, z czym to się je i też jakby moimi doświadczeniami próbuję przekazać no to, czego mnie nauczyła choroba, to co wiem o chorobie i tak. Czyli też rozmawialiśmy wcześniej o tym, że ty jakby no, powróciłeś do swoich relacji społecznych, utrzymujesz relacje społeczne, ale twoja otwartość też jest taką wskazówką dla tych osób, z którymi się przyjaźnisz, jak chcesz, żeby rozumieć tą chorobę, tak? Czyli, że dla ciebie to jest normalne doświadczenie, że twoje skutki uboczne są
no po prostu jakby częścią ciebie, tak, z której czasami można się pośmiać, czasami pośmiać się ze skutków działania, tych skutków ubocznych, tak jak opowiadałeś o tych jakichś błędach w grach, tak, bo masz nie do końca sprawną dłoń. I oni dzięki temu też wiedzą, tak, jak do tego podchodzić, żeby cię nie urazić, tak, ale też, żeby każdy się czuł swobodnie w tym kontakcie z tobą. Dokładnie, no ja myślę, że w moim środowisku raczej nie ma takiej osoby, która, znaczy powiem tak, w moim środowisku wszyscy wiedzą, że temat choroby nie jest dla mnie czymś takim, że wycinamy po prostu z mojego życia i że po prostu ja bardzo lubię o tym rozmawiać. Jak ktoś chce, to mnie po prostu pyta o coś i ja mu odpowiadam całe epizody z okresów choroby. Jasne. Powiedziałeś też coś takiego, że opowiadasz jakby o tym, czego doświadczyłeś i czego cię choroba nauczyła. To czego w zasadzie nauczyłeś się z tego doświadczenia? Jak byś to opisał? Ja myślę, że nauczyła mnie przede wszystkim tego, że warto korzystać z każdego dnia, który mamy. Warto cieszyć się chwilą, cieszyć się tym, co mamy. Też wydaje mi się, że no i ludzi, których mamy wokół siebie, no bo przykładem są, no przykrym niestety, ale że czasami no odchodzą ludzie z chorobami nowotworowymi. I to jest nieunikniony skutek, jakby nie patrzeć. I po prostu no, doceniać też tych ludzi, że z nami są po prostu. Też będąc chorym, doceniać inne osoby chore w zasadzie. Czy teraz, jak jesteś już parę lat po tym po jakby drugim leczeniu, jak w zasadzie wygląda twoje życie? No nie? Czyli co robisz w życiu, co robisz ze swoim życiem po dwóch w zasadzie epizodach leczenia onkologicznego? Ja myślę, że staram się żyć jak normalny człowiek przede wszystkim i nie lubię takiego szufladkowania, w sensie, że jesteś chory. Nie lubię po prostu specjalnego traktowania, coś w tym stylu, bo wydaje mi się, że znaczy, kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, ale nie lubię takiego pobłażliwego jakby traktowania i po prostu chcę, bo to też jakby pozwala pokazać ludziom chorym, że oni są normalni po prostu, że mogą żyć w środowisku, w społeczeństwie i że jakby no są z nami po prostu. Mogą też planować, tak jak ty planujesz, tak? Mogą wybierać sobie kierunki studiów, tak? Tak, dokładnie. Realizować różne marzenia i mogą to robić pomimo jakby takich doświadczeń. Dokładnie tak. No tak jak wspomniałaś też, no, nauka, studia, no też w moim wypadku wolontariat w Iskierce, pomaganie innym i tak. Oskar, jakby z racji też tego, że byłeś wolontariuszem, brałeś też udział w takich projektach integracyjnych, tak, które uwzględniały obecność w zasadzie twoich rówieśników. Czego rówieśnicy mogą się, czy jakby inni nastolatkowie mogą się nauczyć, czy mogą jakby czerpać z takich historii o doświadczeniach onkologicznych? Jak ci się wydaje? Ja myślę, że mogą się nauczyć dużo pokory. I mogą też się nauczyć doceniania po prostu tego, co się ma. Że się jest zdrowym też przede wszystkim, że nie trzeba się martwić kontrolami i tak dalej, że badaniami różnego rodzaju. No i tym też, że można przebywać, to jest w ogóle taki paradoks, ale że przebywania w ogóle z rówieśnikami. Bo myślę, że to też warto doceniać, że ma się ludzi wokół siebie po prostu. O.